temu byłam w Turcji na wakacjach. Najpierw na południu w Alanii, a później kilka dni w Stambule. I wtedy w Alanii po raz pierwszy poczułam, jak to jest, kiedy wychodzisz z domu, a wilgotność powietrza i upał są tak ogromne i tak wysokie, że zaraz robisz się mokry od stóp do głów. Od stóp do głów. Odwrotnie. I wiecie co? I dzisiaj tak jest w Szwajcarii, w moim Adliswil. Ja miałam w planach nagrać dla was super fajnego vloga z wydarzenia, jakim jest Festiwal Kultur, który się tutaj dzisiaj odbywa. A odbyła się raz na 2 lata. Ale jak widzicie, spływam potem. Sorry. Życie. Ale vlog i tak będzie, tylko taki bardziej luźny. Idziemy coś zjeść. A tutaj, moi drodzy, jest informacja, że na tym stoisku gotują kurdyjscy uchodźcy. Tak wyglądają dania z Kurdystanu i tak jak wam mówiłam, na stoisku Kurdystanu gotują uchodźcy. Taka ciekawostka. Tutaj w ogóle w Adliswil czasami dzieją się takie rzeczy jak kolacje z uchodźcami. Tutaj się gotuje razem z nimi i później się razem spożywa posiłek. Także to jest takie miasteczko, gdzie dość dużo się tego typu atrakcji dzieje. No a my właśnie próbujemy jedzenia z Kurdystanu. To smakuje bardzo, bardzo domowo, jak ten gotowany kurczak z ryżem. A to jest dziwne, ale jest smaczne. Próbowałyśmy już rzeczy z kilku krajów. Takie syryjskie kuleczki dziwne z mięsem były przepyszne, ale ostatnie niestety na stoisku, więc już więcej ich nie będę mogła zjeść. A teraz idę się przejść po stoiskach, nagrać trochę tego dla was, żeby wam móc pokazać, co tam się fajnego dzieje, co fajnego robią. No a potem będziemy próbować czegoś jeszcze. Czekamy teraz na występy z Indii i występy z Palestyny, bo 2 lata temu bardzo mi się podobały i mam nadzieję, że w tym roku wyjdą równie fantastycznie. Także idziemy dalej. Wspomniałam wam wcześniej, ale wszystko na tych stoiskach kosztuje 5 franków, także nie jest to dużo, a można spróbować sobie rzeczy z bardzo wielu różnych krajów. Oh,
Tybetu, które bierzemy sobie na wynos, bo już śmigamy do domu, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Chowamy się wreszcie w cieniu i będę się z wami już z tego miejsca żegnać. Występy na żywo bardzo nam się podobały. Niestety były dużo krótsze niż dwa lata temu. W zasadzie nie wiem, czy wam powiedziałam, że jest to impreza, która odbywa się u nas w Adidzili raz na dwa lata. Także nie jest to często i dlatego też jest taka wyjątkowa. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia już niedługo. Cześć! Amore, amore.